Wzrost wierzącego w życiu Bożym. Opisuje nam to pierwszy list Jana, drugi rozdział od 12 do 27 wersetu. Piszę wam dzieci, gdyż odpuszczone są wam grzechy dla imienia Jego. Piszę wam ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Piszę wam młodzieńcy, gdyż zwyciężyliście złego. Napisałem wam dzieci, gdyż znacie Ojca. Napisałem wam, ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Napisałem wam, młodzieńcy, gdyż jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w was i zwyciężyliście złego. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca, bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Dzieci, ostatnia to już godzina, a słyszeliście, że ma przyjść antychryst, lecz oto już teraz wielu antychrystów powstało. Stąd poznajemy, że to już ostatnia pora. Wyszli spośród nas, lecz nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, byliby pozostali z nami, lecz miało się okazać, że nie wszyscy są z nas, a wy macie namaszczenie od świętego i wiecie wszystko. Nie pisałem wam nie dlatego, że nie znacie prawdy, ale dlatego, że ją znacie i że żadne kłamstwo nie wywodzi się z prawdy. Któż jest kłamcą, jeżeli nie ten, który przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest kłamcą, jeżeli ten jest antychrystem, kto poddaje wątpliwość Ojca i Syna. Każdy, kto poddaje wątpliwość Syna, nie ma i Ojca. Kto wyznaje Syna, ma i Ojca. To, co słyszeliście od początku, niech pozostanie w was. Jeżeli pozostanie w was. To, co od początku słyszeliście i wy pozostaniecie w Synu i w Ojcu, a obietnica, którą sam nam dał, to życie wieczne. To wam napisałem o tych, którzy was zwodzą. Ale to namaszczenie, które od Niego otrzymaliście, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył. Lecz jak namaszczenie Jego poucza was o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem, i jak was nauczyło, tak w nim trwajcie. Apostoł rozpoczął list słowami o życiu wiecznym, które w sposób doskonały objawione zostało w Chrystusie. Następnie przedstawił nam dwie główne cechy, które podczas wędrówki po tej ziemi charakteryzują tych, którzy mają życie. Są to miłość i posłuszeństwo. W kolejnej części listu, która jest teraz przed nami, udowadnia, że choć prawdą jest, iż wszyscy wierzący posiadają życie w jednakowej mierze, to jednak istnieje praktyczny wzrost w życiu Bożym. Apostoł Jan postrzega wierzących jako członków rodziny Bożej, którą wspólnie tworzą. Aby wyjaśnić bliżej duchowe prawidłowości, posługuje się relacjami znanymi nam z życia codziennego. Mówi o ojcach, młodzieńcach i dzieciach. Dokładniej, jeśli bawić się w rozdrabnianie tego tłumaczenia, mówi o dzieciątkach, niemowlętach. Zasadnicze jest rozróżnienie, jakie apostoł czyni między dziećmi a dzieciątkami. Niestety nie jest ono zachowane w wielu przekładach na języki narodowe. W oryginalnym przekazie greckim tylko w wersecie 12 występuje słowo dziecko. Przedstawiają oni różne etapy duchowego wzrostu w pojmowaniu prawdy i w doświadczeniu w życiu wiary. Jan nie używa tych wyrażeń jako określenia etapów rozwoju w naturalnym, fizycznym życiu, lecz dla rozróżnienia duchowego wzrostu. Osoba nawrócona w podeszłym wieku może być dziecięciem w Chrystusie, podczas gdy nawet stosunkowo młody wiekiem wierzący może stać się ojcem. Apostoł przedstawia także duchowe sidła i zasadzki, na jakie wierzący narażeni są w różnych fazach duchowego wzrostu. Zanim apostoł przejdzie do różnych etapów duchowego rozwoju,
wspomina o błogosławieństwie, które jest udziałem wszystkich członków Bożej rodziny. Zwraca się do wierzących jako do dzieci. Jest to wyraz czułości i troski. I stwierdza, że odpuszczenie grzechów jest owym wielkim błogosławieństwem, w którego posiadaniu znajduje się każdy członek rodziny Bożej. Kto go nie posiada, nie należy do tej rodziny. Apostoł nie pisze do grzeszników, aby mogli posiąść przebaczenie, lecz do wierzących i to dlatego, że je posiadają. Co więcej, mając na uwadze, że zaraz będzie mówił o doświadczeniu we wierze i duchowym postępie, przypomina wierzącym, że posiadają przebaczenie grzechów dla imienia Jego. Przypomina nam, że odpuszczenia grzechów nie posiadamy ze względu na to, kim jesteśmy sami w sobie, ani z powodu naszych bogatych doświadczeń, lecz wyłącznie dlatego, że Bóg został zaspokojony w dziele Chrystusa dla imienia Jego. Sam Pan pouczył swych uczniów, że w imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. Tak mówi nam Słowo Boże w Łukasza 24:47. Piotr, działając zgodnie z tym zleceniem Pana, ogłosił poganom, że każdy, kto w Niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię Jego. Tak mówi Słowo Boże w Dziejach Apostolskich, 10 rozdział, 43 werset. Zatem odpuszczenie grzechów leży całkowicie poza sferą ludzkich osiągnięć i usiłowań. Zwiastowane jest nam przez Pana Jezusa, a otrzymać je można jedynie przez wiarę w Chrystusa, bo tak mówi nam Słowo Boże zapisane w Dziejach Apostolskich, 13 rozdział, 38 do 39 wersetu. Po wspomnieniu wspólnego działu całej rodziny Bożej, apostoł przedstawia trzy stadia duchowego wzrostu: ojców, młodzieńców i dzieci. Nie pisze do starych, młodych i dzieci. Starzec nie byłby odpowiednim symbolem do przedstawienia najwyższego stopnia duchowego wzrostu, gdyż kojarzy się ze słabością i zanikiem dotychczasowej sprawności. Nie, apostoł mówi o ojcach, co wskazuje na dojrzałość i doświadczenie. Najpierw wymienia cechy charakterystyczne dla każdej grupy. Ojcowie znają Chrystusa, tego, który jest od początku. Młodzieńcy z kolei wyróżniają się tym, że odnieśli zwycięstwo nad złym. Dzieci zaś znają Ojca. Wraz z rozwojem fizycznym i emocjonalnym zanikają zwykle cechy, które widoczne były we wcześniejszym stadium rozwoju. W duchowym wzroście zasada ta nie znajduje zastosowania. Młodzieńcy nie przestali znać Ojca, dlatego że nauczyli się pokonywać złego. Ojcowie nie poddają się złemu od chwili, gdy poznali tego, który jest od początku. Pisząc do każdej z tych grup, apostoł rozpoczyna wypowiedź słowem „ponieważ”. Tym samym wskazuje na to, że między sobą a grupą wierzących, do których się zwraca, dostrzega wspólny dział. Innymi słowy mówi: piszę do was, ponieważ posiadacie to, co ja posiadam i cieszycie się tym, co stanowi również moją radość. Trzy wymienione tutaj etapy zawierają w sobie całe praktyczne chrześcijaństwo. Ktoś, kto posiada wszystkie wymienione tutaj cechy, jest rozwiniętym w pełni chrześcijaninem. Ojcowie. Mamy ich opisanych w wersecie 14. Po przedstawieniu cech charakterystycznych dla każdej fazy chrześcijańskiego rozwoju, apostoł ponownie zwraca się do każdej grupy, mówiąc o szczególnych niebezpieczeństwach, jakie im grożą. Właściwie dotyczy to młodzieńców i dzieci. Ojców nie ma przed czym ostrzegać, więc powtarza poprzednie słowa: znacie tego, który jest od początku. Ktoś mógłby zadać pytanie, czy młodzieńcy i dzieci we wierze nie znają Chrystusa? Z całą pewnością znają Go jako swego Zbawiciela. Niemniej ten, który zna Chrystusa jako tego, który jest od początku, zna Go nie tylko jako Zbawiciela od swoich grzechów i przyszłego sądu. Przez znaczny postęp w duchowym życiu rozpoznał w nim tego, który jest początkiem całkowicie nowego świata błogosławieństw.
Zgodnie z zamysłami ojcowskiego serca, znać Go od początku oznacza zdać sobie sprawę z tego, że przyjście Chrystusa zapoczątkowało całkowicie nowe stworzenie, którym to, co stare, przeminęło na zawsze. Tak możemy przeczytać w drugim liście do Koryntian, 5 rozdział, 17 werset. Ci, którzy poznali Chrystusa od tej wzniosłej strony, nie będą żywili nadziei na uszlachetnienie człowieka czy polepszenie świata. Będą spoglądali ponad ten świat, szukając tego, co w górze. Wszystkie ich nadzieje skupiać się będą w Chrystusie. Osiągnęli stopień rozwoju, w którym Chrystus jest wszystkim we wszystkim. Kolejną grupą są młodzieńcy. Dzieciątka wyróżniają się zaufaniem pokładanym w miłości Ojca. Młodzieńcy nie tracą tego zaufania, lecz posiadają jeszcze coś ponad tę cenną ufność. Duchową siłę, by zwyciężać w walce. Również i w naturalnym życiu to właśnie młodzieńcy są tymi, którzy muszą stawić czoła światu i staczać bój swego życia. Tak samo jest w duchowej sferze. Młodzieńcy to ci wierzący, którzy wyróżniają się przez duchową energię, która pozwala im pokonać złego. Źródłem mocy dającej im przewagę w duchowej walce jest Słowo Boże. Zwyciężają wroga nie przez naturalne zdolności, bystry umysł i siłę rozsądku, nie przez wiedzę zdobytą w szkole, lecz przez Słowo Boże, przez mieszkające w nich Słowo Boże. Nie chodzi o to, że z wielką błyskotliwością potrafią szybko pojąć znaczenie różnych miejsc Pisma lub że przechowują je zmagazynowane w swojej pamięci, lecz że słowo to ukryte głęboko w ich sercach kształtuje ich myślenie i światopogląd oraz determinuje ich postępowanie. Dla takich wierzących słowo nie jest czymś, czego raz się trzymają, a innym razem z łatwością się wyrzekają, w zależności od wpływu nauczycieli. Ono ma stałe miejsce w ich sercach jako Słowo Boże, którego mocno trzymają się w wierze. Pewien chrześcijanin powiedział, tajemnicą tego, że ktoś jest zdolny do używania Słowa Bożego przeciwko diabłu, jest to, że Słowo Boże przenika obficie jego własną duszę. Jeżeli Słowo Boże mieszka w nas, staje się naszym przewodnikiem we wszystkich okolicznościach i naszym obrońcą w każdej walce. Historia zna wiele przypadków, gdy ludzie, którzy postrzegali sumienie za swojego niezawodnego przewodnika, zeszli na bezdroża i mimo swojej szczerości zostali doprowadzeni do dalece niechrześcijańskiego postępowania, na przykład prześladowania wierzących. Pomyślmy choćby o Saulu z Tarsu. Ściśle rzecz biorąc, sumienie nie jest przewodnikiem, lecz świadkiem, który świadczy zgodnie z miarą światła, jakie posiadamy. Prawdziwym światłem i przewodnikiem jest Słowo Boże i jeżeli tylko posiadamy to światło, sumienie będzie podpowiadało nam, czy postępujemy zgodnie z nim, czy też nie. Tak więc Słowo Boże jest sprawdzianem wszystkiego i jedyną niezawodną miarą, którą możemy przykładać do wszystkiego. Naszych myśli, postępowania i tak dalej. Czasami oceniamy rzeczy przez pryzmat ich rzekomej przydatności. Pomyślność zaś i powodzenie danej sprawy czynimy miarą jej słuszności. Powinniśmy jednak wiedzieć, że prawdziwy charakter jakiejkolwiek rzeczy możemy poznać jedynie wtedy, gdy poddamy ją sprawdzianowi Słowa Bożego. Sprawdzianowi Słowa Bożego. Podporządkowanie czegoś ocenie Słowa Bożego jest w rzeczywistości podporządkowaniem Bogu, a wiemy, że diabeł nie ma mocy wobec osoby uległej Bogu. To właśnie w ten sposób zwyciężamy złego. Najlepszy przykład tego rodzaju zwycięstwa znajdujemy w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Diabeł starał się odwieść go od postawy zależności od Boga, oddania wobec Niego i pokładania w Nim bezwzględnego zaufania. W każdym z tych przypadków Pan Jezus Chrystus okazał się zwycięzcą. I to nie dzięki swej boskiej mocy, lecz jako doskonały, zależny człowiek posługujący się Słowem Bożym. W każdej z kolejnych pokus Pan Jezus Chrystus odniósł triumf.
nad szatanem, mówiąc, napisano. Co więcej, nie były to tylko czcze słowa. On przestrzegał słowa Bożego, którym się posługiwał. Nie ma sensu, byśmy podejmowali próby przezwyciężenia pokus diabelskich za pomocą Słowa Bożego, któremu sami nie jesteśmy posłuszni. Lepiej darujmy sobie taką błazenadę i takie próby. Tylko wtedy, gdy nasze myśli, słowa i postępowanie są w praktyczny sposób pod władzą Słowa Bożego, możemy skutecznie posługiwać się nim jako mieczem ducha, by pokonać złego. Walka z diabłem to pierwsze z niebezpieczeństw, jakie czyhają na młodzieńców. Istnieje jednak jeszcze inne realne niebezpieczeństwo – kontakt ze światem. Ponieważ ciało jest w nas wciąż jeszcze obecne, świat stanowi realne niebezpieczeństwo, którego nie wolno nam lekceważyć. Zostaliśmy wysłani w świat jako świadkowie Chrystusa, ale nie jesteśmy z tego świata, dlatego Pismo ostrzega nas, byśmy nie miłowali świata ani rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Dlatego Pismo ostrzega nas, byśmy nie miłowali świata ani rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Niestety świat może nas kusić, może nas nawet na tyle skusić, że może się zdarzyć, że gdy nie będziemy uzbrojeni i świat przyjdzie do nas ze swoją ofertą, ulegniemy mu i zostaniemy pokonani. Niemniej to poważne pytanie, które z całą powagą przenika w głąb naszych dusz, brzmi, czy miłujemy świat? Przytoczone wcześniej słowa apostoła to bardzo surowe słowa skierowane do wszystkich, którzy choć wyznają swą przynależność do rodziny Bożej, to jednak w towarzystwie świata zdają się czuć bardziej jak u siebie w domu niż wśród ludu Bożego. Apostoł nie pozostawia żadnych wątpliwości co do charakteru świata, o którym mówi. Nie zajmuje się otaczającym nas światem przyrody, lecz owym wielkim systemem, który został wzniesiony przez upadłego człowieka. Trzy zasady, którymi świat ten się rządzi, to pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia. Te trzy zasady pojawiły się wraz z upadkiem człowieka w grzech. Diabeł rozpoczął kuszenie pierwszej kobiety słowami: czy rzeczywiście Bóg powiedział? Gdyby Słowo Boże miało stałe miejsce w jej sercu, mogłaby posłużyć się nim jako pewną bronią, by zwyciężyć diabła. Niestety słowo to nie kierowało jej myślami tak, że przytaczając je i to w zniekształconej formie, bo tak widzimy to zapisane w 1 Mojżeszowej 2,17, jeśli porównamy z 3:2-3, jeśli chodzi o 1 Mojżeszową, nie tylko nie miała siły, by odnieść zwycięstwo nad wrogiem, lecz również wpadła w pułapkę zasad świata. Najpierw kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i dała się ponieść pożądliwości ciała. Zauważyła, że owoce były miłe dla oczu i dała się pociągnąć przez pożądliwość oczu. Nie uszło również jej uwagi, że owoce były godne pożądania dla zdobycia mądrości. W ten sposób w sercu jej zakiełkowała pycha życia, która dąży do poznania i wiedzy dla swej własnej chwały i poczucia swojej wielkości. Ulegając zasadom świata, Adam okazał nieposłuszeństwo wobec Boga i został wypędzony z ogrodu. Widzimy zatem, że świat jest rozległym systemem zorganizowanym przez upadłego człowieka tak, by mógł jak najlepiej i najskuteczniej zaspokajać różnorodne pożądliwości ciała i oczu oraz służyć przejawom swej dumy. W świecie nie ma nic, co mogłoby z Ojca, co byłoby z Ojca, co więcej świat ten pozbawiony jest miłości do Ojca.
Przed wierzącym Ojciec otwiera nowy świat, który cechuje się niepożądliwością dążącą nieustannie do samorealizacji, lecz miłością, która szuka wyłącznie dobra tego, kto jest jej przedmiotem. Nie jest to już świat szukający zaspokojenia dla tego, czego pożądają oczy. W nim obecny jest Chrystus, przynoszący zaspokojenie wszystkiego. Widzimy Jezusa, jak to mówili do Hebrajczyków, 2:9. Nie jest to świat nacechowany pychą, która chełpi się swą własną mądrością, lecz świat, w którym wszystko świadczy o pokorze i uniżeniu, zadowalającymi się w pełni miejscem, jakie znajdują u stóp Jezusa, będący w roli ucznia. Co więcej, świat człowieka przemija, chociaż jego zewnętrzny wizerunek może być pełen blasku i czaru, to jednak zdominowany jest przez grzech. Świat rzuca w tym świecie swój cień. Na wszystko. Słyszeliśmy już, że ustępuje ciemność, to jest nieznajomość Boga. Teraz zaś dowiadujemy się, że świat, który tkwi w ciemności, również przemija. W przeciwieństwie do przemijającego świata, ci, którzy czynią wolę Boga, trwają na wieki, ponieważ należą do innego świata, na który nie pada cień śmierci. Ta trzecia grupa, czyli dzieciątka, i to jest grupa już, na którą zwróciliśmy uwagę w wersecie 13. Już w wersecie 13 zwróciliśmy uwagę na główną cechę dzieciątek wierze, jaką jest znajomość Ojca. Jeśli dzieci rosnąć będą we wierze i zostaną uwikłane w duchową walkę, staną się młodzieńcami i będą staczać dobry bój wiary. Staczać dobry bój wiary. Wyruszą na front, by walczyć w imię Pana. Teraz jednak stawiają swoje pierwsze kroki w kręgu domowym, w rodzinnej atmosferze domowników wiary. Przebywając w tej błogosławionej atmosferze miłości, mogą wiedzieć niewiele o mocy wroga i walce, która ich czeka, ale poznają miłość ojcowskiego serca i pomoc pochodzącą z jego dobrotliwej ręki. Wiedzą coś więcej niż tylko to, że są dziećmi i że mają Boga za swojego Ojca. Osobiście znają Ojca, z którym są złączeni. Może mało wiedzą na temat szatańskich głębi lub o przewrotności swoich własnych serc, ale znają serce Ojca. Kiedyś nie znali serca Ojca i nie przejmowali się wolą Zbawiciela, lecz jako grzesznicy zostali przyprowadzeni do tego Zbawiciela i przez wiarę w Jezusa Chrystusa, naszego Pana, stali się członkami Bożej rodziny, jak czytamy w Galacjan 3:26. Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Galacjan 3:26. Otrzymali dar Ducha Świętego, miłość Boża została rozlana w ich sercach. Tak, że mogą spoglądać teraz ku górze i mówić: Abba, Ojcze. Zdają sobie sprawę z nieznużonej miłości Ojca i Jego nieznużonej, nieustannej troski, jaką On ich otacza. Ze względu na brak doświadczenia dzieci znajdują się w szczególnym niebezpieczeństwie, by ulec zwiedzeniu, sprowadzeniu w błąd. Dlatego apostoł ostrzega je przed zwodzicielami. Mówi nam, że to już ostatnia pora, ostatnia godzina. Minęło ponad 19 stuleci od czasu, w którym apostoł pisał te słowa. Zatem możemy wnioskować, że wyrażenie to nie służy precyzyjnemu określeniu czasu, lecz ma raczej moralny charakter. Wiemy, że ostatnia pora, ostatnia godzina przed sądem nad odstępczym chrześcijaństwem będzie wyróżniała się nadejściem Antychrysta, ale nauczyciele działający w duchu owego przyszłego Antychrysta pojawili się już za dni apostoła. To dlatego napisał: stąd poznajemy, że to już ostatnia godzina. Nauczyciele ci stanowią szczególne zagrożenie dla wierzących, ponieważ powstają w kręgach chrześcijańskich i poruszając się w nich porzucają chrześcijańskie wyznanie,
fundament chrześcijańskiej prawdy. Aby wierzący mogli uniknąć niebezpieczeństw, jakie niesie ze sobą nauka antychrystusowa, apostoł przypomina nam najpierw, że posiadamy Ducha Świętego, namaszczenie, i dzięki niemu jesteśmy w stanie oceniać wszystko właściwie. Sami z siebie nie wiemy nic, ale posiadając Ducha mamy zdolność, by wiedzieć wszystko. Po drugie, mamy samą prawdę. Duch nie oświeca nas przez jakieś wewnętrzne wizje, lecz posługując się prawdą, pozwala nam wykrywać błędy. Kłamstwa nie rozpoznajemy przez sumienne zajmowanie się tym, co złe i fałszywe, lecz przez dogłębną znajomość prawdy. Naszym zadaniem jest bycie czystymi wobec zła i mądrymi w tym, co dobre. Tak nas poucza Słowo Boże w Rzymian 16 rozdział 19 werset. Po trzecie, jako ci, którzy posiadają Ducha Świętego i prawdę, możemy wiedzieć, że osoba Chrystusa stanowi test dla każdego systemu o duchu antychrysta. Możemy dać się zwieść, jeżeli będziemy starali się oceniać ludzi i ich naukę tylko po sposobie wyrażania się i ich praktycznym życiu. Podstawowe pytanie, które wyjaśnia wszystko, brzmi: jakie stanowisko zajmują wobec prawdy o osobie Chrystusa i o nieutracalności zbawienia wynikającej z łaski Bożej? Każdy fałszywy system w ten czy inny sposób przeczy prawdzie o osobie Chrystusa, o Jego osobie. Każdy fałszywy system w ten czy inny sposób podważa nieutracalność zbawienia dzieci Bożych. Są jednak dwa główne rodzaje odchyleń stojących w poważnej opozycji do prawdy. Pierwsze z nich, przede wszystkim spotykane wśród Żydów, przeczy, że Jezus jest Chrystusem, Mesjaszem, który miał przyjść. Drugie jest szczególnie rozpowszechnione w obrębie chrześcijańskiego wyznania i przeczy prawdzie o Ojcu i Synu. To znaczy podważają fakt, że Jezus jest odwiecznym Synem Bożym. Gdy nadejdzie Antychryst, zjednoczy kłamstwo judaizmu z kłamstwem rozpowszechnianym w chrześcijaństwie przez zanegowanie tego, że Jezus jest Mesjaszem, oraz podważenie Jego boskości. Również i dzisiaj każdy fałszywy system, który powstał w łonie chrześcijaństwa, jest skazany na potępienie przez negowanie prawdy o osobie Chrystusa i Jego odwiecznym synostwie. Przeczenie prawdzie o Synu to ostatecznie również odrzucenie prawdy o Ojcu. Kto nie ma Syna, nie ma Ojca. Jedyne skuteczne zabezpieczenie przed zejściem na bezdroża odnośnie osoby Chrystusa jest pozostanie w tym, co słyszeliśmy od początku. Gdy Żydzi zwrócili się do Pana Jezusa Chrystusa z zapytaniem, kim jesteś, odpowiedział: to, co wam z początku powiadam. Jak to jest zapisane w Ewangelii Jana, 8 rozdział, 25 werset. Jeszcze dokładniejszym tłumaczeniem byłoby: jestem dokładnie tym, co też do was mówię. Jego słowa były doskonałym odzwierciedleniem jego natury i istoty. My niestety aż nazbyt często posługujemy się mową, by zakryć nasze prawdziwe oblicze. On jednak używał słów, by wyrazić, kim jest. Słyszeliśmy jego głos i znamy prawdę odnośnie Jego osoby. Być może jeszcze wiele musimy się nauczyć o promiennej chwale Jego osoby, ale kim On jest, wiemy. Żadne roszczenia modernizmu ani żaden inny fałszywy system nie mogą odsłonić nam prawdy o Jego osobie. Jeśli to, co głoszą, w jakikolwiek sposób przeczy pełnej prawdzie objawionej od początku i na początku, jeżeli to, co słyszeliśmy od początku, pozostanie w nas i będzie sprawowało rządy w naszych sercach, wtedy i my pozostaniemy w prawdzie odnośnie do Syna i Ojca. Owce znają Jego głos i dlatego są w stanie zdemaskować wiele obcych głosów. Jak czytamy, za obcym natomiast nie pójdą, albowiem nie znają głosu obcych. Ewangelia Jana, 10 rozdział, 5 werset. Po czwarte, jako wierzący posiadamy życie wieczne zgodnie z obietnicą. Życie to wprowadza nas w relację z osobami bóstwa, a to jest życie wieczne, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś.
Tak świadczy nam Ewangelia Jana, 17 rozdział, 3 werset. Zatem apostoł demaskuje tych antychrystusowych nauczycieli jako takich, którzy nie są z nas, nie należą do społeczności prawdziwych chrześcijan, jak to komunikuje nam werset 19, nie posiadają ducha, jak to mówi nam werset 20, nie znają prawdy, jak to mówi werset 21, poddają wątpliwość Ojca i Syna, jak to komunikuje nam werset 22, nie trwają w tym, co od początku, jak to mówi werset 24, i nie mają życia wiecznego, o czym nam wyraźnie świadczy werset 25. Dzieci w Chrystusie są w stanie uciec przed ich złą nauką dzięki duchowi prawdziwej znajomości, prawdzie i znajomości Ojca i Syna, które posiadają, poprzez trwanie w tym, co od początku słyszeli w Chrystusie, oraz życie w mocy podarowanego im życia wiecznego, dzięki któremu mogą cieszyć się społecznością z osobami Boga. Apostoł pisze to po to, by obnażyć tych, którzy chcą nas zwieść na manowce. Pragnie również ostrzec przed zwodniczą działalnością oszustów religijnych. Co więcej, oprócz spisanego Słowa Bożego posiadamy również Ducha Świętego, który umożliwia nam jego rozumienie oraz właściwą ocenę nauk głoszonych przez ludzi. Nauczyciele przychodzą i odchodzą, ale Duch Święty pozostaje. Nauczanie nawet najlepszego ze wszystkich nauczycieli biblijnych może być wybrakowane i podkreślać szczególnie jakąś część prawdy, ale Duch Święty naucza nas wszystkiego i wprowadza we wszelką prawdę. Nauczanie nawet najlepszego ze wszystkich nauczycieli biblijnych może czasami tu i tam odbiegać od prawdy, ale nauka Ducha Świętego jest absolutną prawdą, a nie kłamstwem. Podłym celem, w jakim mierzą fałszywi nauczyciele, jest zwiedzenie wierzących, by wyrzekli się prawdy, natomiast konsekwencją nauczania Ducha Świętego będzie zawsze wzmożone trzymanie się prawdy, jako przedstawionej w Chrystusie od początku.